Na początku 1940 roku Norwegia ze strategicznym położeniem i dostępem do surowców naturalnych stała się celem zarówno dla marynarki niemieckiej, jak i brytyjskiej. Oba kraje chciały zwyciężyć. Pod koniec roku 1939 siły uderzeniowe Hitlera zajęły Polskę i ruszyły na Francję. Ale by kręciła się machina wojenna, potrzebny jest stały dopływ surowców naturalnych. Jednym z nich jest ruda żelaza. W wybrzeże Norwegii wtulone są porty, z których surowce mogą być wysyłane do Niemiec. Chyba że zajmą je Brytyjczycy. Na początku 1940 Norwegia, dotąd neutralna, staje się strategicznym miejscem dla Niemców i dla Anglików. Po tym, jak angielski niszczyciel atakuje niemiecki okręt na wodach neutralnych i uwalnia 300 angielskich jeńców, Hitler postanawia szybko zająć Norwegię. Inwazję wyznacza na 9 kwietnia. Niemiecki plan zakłada jednoczesną okupację portów na całej długości norweskiego wybrzeża. Oslo na południu, Trondheim po środku i Narviku na północy. Będzie to pierwsza połączona lądowo-powietrzno-morska operacja w historii. Pod koniec marca Anglicy rozpoczynają przygotowania do zaminowania neutralnych wód Norwegii, by przerwać niemiecką linię zaopatrzenia. Przygotowuje się również siły okupacyjne do inwazji na strategiczne norweskie porty. W tym samym czasie z niemieckich portów wyruszają oddziały. Lecz kiedy Brytyjczycy dostają meldunki o dużej niemieckiej flocie zmierzającej w kierunku Norwegii, dowództwo rozkazuje znaleźć niemieckie statki i wciągnąć je w bitwę. Umiejętność rozszyfrowania meldunków o ruchach Brytyjczyków pozwala Niemcom uniknąć pogoni. Próby powstrzymania niemieckiej inwazji zawodzą. Wzdłuż fiordu wiodącego do Oslo przestarzałe norweskie warownie są neutralizowane przez niemiecki ostrzał z morza i powietrza. Główne lotnisko w Oslo zajęte zostaje bez walki. 8 kwietnia oddziały niemieckie maszerują zwycięsko ulicami norweskiej stolicy. W Trondheim dwa stare forty strzegące wejścia do portu zostają zajęte. Niemcy przejmują kontrolę również nad tym miastem. Rankiem 9 kwietnia dwie flotylle niemieckich niszczycieli wpływają do fiordu wiodącego do Narviku. Dwa norweskie statki mają rozkaz się poddać, ale nie są skłonne ulec. Niemiecka odpowiedź nadchodzi w formie zaciętego ostrzału. W zaledwie jeden dzień Niemcy osiągnęli wszystkie swoje cele. Norweski ruch oporu sabotowany jest przez kolaborantów. Łączność pomiędzy jednostkami jest przerywana i wszystkie działania wymierzone w Niemców zawodzą. Były minister obrony, Wilkund Quisling, zawiera z Niemcami tajny pakt, ułatwiając im wejście. Od tej chwili nazwisko Quisling staje się synonimem słowa zdrajca. Kwietnia 11, dwa dni po zajęciu Norwegii przez Niemców, spóźnione brytyjskie oddziały wyruszają w morze. Brytyjskie plany były prawie całkowicie improwizowane. Oddziały zbierane były wszędzie. Żołnierze często nie wiedzieli, dokąd jadą, nawet dowódcy pułków nie wiedzieli tego dokładnie. Statki były źle załadowane, najpotrzebniejsze rzeczy jak radia były na dnie. Do rzeczy mniej potrzebnych dostęp był łatwy. Gdy Brytyjczycy reagują, łączą cztery różne struktury w odpowiednich proporcjach, aby otrzymać całość o niewiele większej sile.
Użyli dostępnych w danej chwili statków, a królewska marynarka była wtedy bardzo rozproszona. Jeśli chodzi o brytyjską strategię, myśleli jedynie o zatrzymaniu Niemców gdziekolwiek by byli. Anglicy tylko reagowali na inicjatywę Niemców, aby ci byli na lądzie i poruszali się szybciej. 13 kwietnia siły brytyjskie kierują się w stronę okupowanego przez Niemców Narwiku, gdzie nastąpi pierwsze znaczące starcie tej wojny. Anglicy nadpłynęli niszczycielami, ponieważ mieli wszystkie siły na zewnątrz przygotowane do zajęcia północnego Narwiku. Większość naszych niszczycieli była w porcie, niektóre nie. Mojego tam nie było. Anglicy ostrzeliwali port na ślepo, zatapiając 3 nasze niszczyciele i 14 statków handlowych pod różnymi banderami. W fiordzie, w którym przebywaliśmy, usłyszeliśmy kanonadę rankiem i pośpieszyliśmy w jej kierunku, atakując angielskie skrzydło, czego się nie spodziewali. Następnego dnia Anglicy nadpłynęli lotniskowcem, pancernikiem, kilkoma krążownikami i wykończyli nas, bo działa krążowników nas dosięgały, ale pozostawały poza zasięgiem dział naszego niszczyciela. Zostaliśmy zatopieni mile od brzegu. Kiedy kapitan wydał rozkaz opuszczenia statku, wskoczyliśmy do wody. Podpłynąłem do jednej z szalup, ale była przeładowana. Przejęli ją Anglicy i pojmali jeńców, a ja starałem się dopłynąć do brzegu. Atak Brytyjczyków na Narwik był w sensie taktycznym wielkim sukcesem. Okupowali Narwik. Gdy brytyjskie oddziały zaczęły lądować w różnych punktach na wybrzeżu, głównym odczuciem żołnierzy i podoficerów była dezorientacja. Generalnie brakowało transportu, zimowych ubrań i zapasów odpowiednich dla obszaru arktycznego żywności. Z tych punktów oddziały wysyłane były dalej z jedyną misją – znaleźć Niemców, walczyć i pokonać ich. Przeciętna brytyjska kolumna nie miała prawie żadnych możliwości manewrowania w norweskich górach. Niemcy wysyłają posiłki na południe Norwegii. W międzyczasie Brytyjczycy bez problemu lądują w centralnej części kraju. 18 kwietnia z Oslo wyrusza na północ niemiecka dywizja. Ma się połączyć z siłami zajmującymi Trondheim. Strzelcy górscy zostali rozproszeni i stworzyli linię obrony mającą zapobiec zajęciu Narwiku przez Anglików. I spisywali się świetnie. Wiedzieliśmy, że mamy to robić tylko przez 2 lub 3 dni, bo niemiecka armia szła przez całą Norwegię do Narwiku. Mówiono, że dotrze tam za 3 albo 4 dni. Ale zajęło to 2 tygodnie, bo nie było tam dróg. Nawet tam, gdzie my byliśmy, nie było drogi. W
Gdy niemiecka armia posuwa się w głąb Norwegii, zdrajca Quisling zostaje usunięty z rządu i zastąpiony. Nowy rząd natychmiast wypowiada Niemcom wojnę. Norweskie oddziały walczą z Niemcami, ale przy mniejszej liczbie ludzi i broni nie mogą powstrzymać wroga. W ciągu łatwego do przewidzenia okresu czasu lekkie niemieckie bombowce zaczęły bombardować drogi, a bardzo trudno było z nich zejść. Nie było dokąd uciekać na tym górzystym, przybrzeżnym obszarze. Rozwinęła się więc sytuacja, w której wszyscy mają sztywny kark od patrzenia w niebo lub do tyłu. W ciągu 5 dni Niemcy dołączają do 2 okupacyjnych armii w Oslo i Trondheim. Cała centralna i południowa część kraju jest pod ich kontrolą. Niemcy rozciągają swą militarną siłę i biorą brytyjskich jeńców. Siódmego maja alianckie siły przemierzają morze, by zaatakować Narvik. W miarę postępu w kampanii Brytyjczycy interesowali się głównie odbiciem i utrzymaniem Narviku oraz uniemożliwieniem Niemcom zwycięstwa. Ponieważ centralna część kraju była pod kontrolą Niemców, Narvik postrzegany był przez Brytyjczyków i Francuzów jako klucz do ich pomyślnego zakończenia kampanii. Zdobycie Narviku od tyłu jest niemożliwe z powodu gór. Nie trudzimy się nawet umieszczaniem tam linii obrony. Nasi alpiniści zawsze zajmują wyższe pozycje, więc będą na górze, gdy nadejdzie wróg. Ludność opuściła Narvik z powodu brytyjskiego ostrzału. Uciekła do chat narciarskich w górach. Wiedzą, że łatwo się nie poddamy. Czegokolwiek zechcą Anglicy, będą musieli o to walczyć. Brytyjczycy zebrali korpus ekspedycyjny, ale musieli mieć łodzie desantowe. Atak na Narvik był pierwszą okazją, przy której użyto nowoczesnych łodzi desantowych. Brytyjczycy i Francuzi rozumieli, że trzeba zajmować przyczółki lądowe, ale nie może to być robione na zasadzie improwizacji. Niemcy na wzgórzach wokół Narviku dowodzeni są przez oficera dywizji górskiej, który korzysta z osłony terenu, nie chcąc wystawiać się brytyjskiej marynarce na cel. Lecz Brytyjczycy nie będą dalej oblegać Narviku. Alianckie wojska wycofują się z Niemiec i Francji. Nadchodzą rozkazy bezzwłocznego wycofania się z Norwegii. W kilka dni stało się jasne, że Narvik był teraz celem drugorzędnym i kontynuacja kampanii była bezcelowa. Aliantom pozostaje już tylko jedno zadanie do wykonania – zniszczenie urządzeń portowych w Narviku.
W ciągu 5 dni alianci kończą ewakuację. Przed 8 czerwca 25 tysięcy brytyjskich i francuskich żołnierzy jest na pokładzie statków w drodze do Anglii. 2 dni po ewakuacji Norwegia kapituluje.